Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na haul kosmetyczny. Pokażę Wam kosmetyki do makijażu oraz pielęgnacji, które w najbliższym czasie będę testowała. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Zacznę od kosmetyków do włosów. Pierwszym produktem jest Only Bio maska do laminacji włosów. Ja ją kupiłam na Allegro za 14,49 zł. W Grossmanie bez promocji kosztuje 22 zł, natomiast na promocji też kosztuje około 14 zł. Widziałam już kilka testów tej maseczki na YouTubie i była polecana. Ma dawać efekt takich sypkich, gładkich i błyszczących włosów. Ona bardzo przyjemnie pachnie, to jest taki zapach egzotycznych owoców, mango. Bardzo mi się podoba ten zapach. A jak należy używać tej maseczki? Niewielką ilość produktu nałóż na wilgotne włosy, odciśnij z nadmiaru wody, spłucz po kilku minutach. Także całkiem prosty sposób użycia. Mam nadzieję, że ta maseczka rzeczywiście bardzo ładnie wygładzi mi włosy. Odkąd zmieniłam sposób pielęgnacji, to już mam zdecydowanie mniejszy puch, natomiast dodatkowe wygłodzenie zawsze mile widziane. Kolejnym produktem również do włosów jest Nakomi rozmarynowe serum w mgiełce zapobiegające wypadaniu włosów i zagęszczające. Ma regenerować i wzmacniać włosy, zapobiegać ich wypadaniu, no i ma zapobiegać również przeżydzeniom. Ono zawiera składniki aktywne, które skupiają się na odżywieniu i ochronie cebulek włosowych. W składzie ma wyciągi roślinne, jak na przykład wyciąg z arniki, jałowca, pokrzywy, rozmarynu, szałwii oraz niacynamid, które to mają właśnie wzmacniać i regenerować włosy. Kolejny produkt jest również znakomy, jest to ta sama seria co poprzedni produkt, czyli Dermo. Jest to epigenetyczne serum do skóry głowy, zapobiegające wypadaniu włosów i zagęszczające. Poza tym, że to serum ma zapobiegać wypadaniu włosów, ma również dodawać im objętości i poprawiać kondycję skóry głowy i włosów. Ono ma działać wielotorowo, bo ma przywracać równowagę skóry głowy, odwracać pierwsze oznaki siwienia włosów, niwelować przyczynę ich wypadania oraz stymulować ich wzrost i poprawiać gęstość. Dzięki niemu włosy mają być grubsze, gęstsze, mocniejsze i bardziej błyszczące, więc mam nadzieję, że te dwa produkty będą dawały właśnie takie efekty i że będą fajnie działały na moje włosy. Kolejnym produktem jest Nakomi, aplikator do serum i masażer w jednym. On jest dedykowany do tego epigenetycznego serum, więc kupiłam go do kompletu. Aplikator pozwala na precyzyjne rozprowadzenie produktów takich jak serum czy wcierka, a jednoczesny masaż pobudza mikrokrążenie, wpływając pozytywnie na skórę głowy. On tutaj posiada taki zbiorniczek o pojemności 30 ml, do którego wlewamy serum lub wcierkę, no i wykonujemy sobie masaż skóry głowy. Z tej strony posiada takie kuleczki, które rozprowadzają właśnie produkt na skórze głowy w takiej odpowiedniej ilości. Ale to tyle z teorią, bo z praktyką jest już zdecydowanie gorzej. Ja tego produktu używam dwa razy i niestety on wyrywa włosy. Włosy wkręcają się w te kuleczki, co tutaj są, no i są wyrywane. Za pierwszym razem było bardzo źle, bo przy każdym ruchu wyrywały mi włosy. Ale ja to robiłam zgodnie z tym, co widziałam na Instagramie. Dziewczyna pokazywała, że po prostu robiła nim taki masaż. I niestety, jeśli się go używa w ten sposób, to on wyrywa włosy. Co prawda rozprowadza taką bardzo fajną ilość produktu, taką odpowiednią, nie za dużo, nie za mało. Natomiast przy każdym ruchu wyrywa włosy, bo te włosy się wkręcają w te właśnie tutaj kuleczki. Za drugim razem było już zdecydowanie lepiej, bo nie robiłam takiego masażu, tylko po prostu poruszałam w nim w miejscu, dokładnie w ten sposób. Natomiast i tak zdarzało się, że jakiś włos został wyrwany, więc ja raczej nie będę używała tego produktu. No a szkoda, bo on kosztuje 50 zł, więc wydam 50 zł i nie będę go używała. Dajcie znać, czy może macie ten masażer. Jeśli tak, no to jakie macie z nim doświadczenie, czy Wam również wyrywa włosy. No może macie jakiś sposób na ten produkt. W tym momencie uważam, że zdecydowanie lepsze są takie tanie masażery do skóry głowy, które są dostępne w większości drogerii. Ja je widziałam w Rossmanie i w Hebe, no i one zdecydowanie lepiej działają. Kupiłam również odżywkę SoFlow. To jest odżywka do włosów średnioporowatych z tendencją do puszenia się. Ja mam z tej firmy tą fioletową odżywkę, to jest odżywka do włosów farbowanych.
I ona jest o zapachu śliwki oraz jeżyny, a ta jest o zapachu mango. I zamierzam tej odżywki używać tak samo jak tamtej, czyli bez spłukiwania. Ja ją nakładam na umyte włosy odciśnięte z nadmiaru wody, tak na moje włosy to jest mniej więcej pół pompki. Nakładam ją na włosy, na chwilę zakładam turban i potem suszę normalnie suszarką włosy. Ona ma w sobie proteiny, emolienty i humektanty, więc wszystko czego naszym włosom potrzeba. Ta ma zapach mango, a tamta poprzednia pachnie śliwką i jeżyną, natomiast ja bardziej tam czuję zapach śliwki. Kolejnym produktem jest arganowy krem pod oczy Znakomi. On się już pojawił w projekcie Denko, więc nie będę się powtarzała. Jest również nagrany short z tym kremem, więc zapraszam Was do obejrzenia, tam jest więcej szczegółów o tym kremie. Właśnie kończę kolejne opakowanie, więc kupiłam sobie nowe. Powiem tylko w skrócie. Ja ten krem bardzo lubię nakładać sobie na noc w takiej większej ilości i on powoduje, że skóra jest lepiej nawilżona. Ja ogólnie mam suchą skórę, a pod oczami to już w ogóle Sahara. I większość kremów bardzo szybko mi się wchłania, no i praktycznie nie daje mi żadnego efektu. A ten krem bardzo ładnie nawilża i odżywia skórę. Daje takie uczucie komfortu i przyjemnego nawilżenia skóry. Także kupiłam sobie właśnie kolejne opakowanie. Przechodzimy teraz do kosmetyków, do makijażu. Kupiłam puder pod oczy Claressa z kofeiną. Ja już go używałam, on jest o matowym wykończeniu. Jest wygładzający, bardzo lekki, wzbogacony właśnie w kofeinę, która pobudza mikrokrążenie. Kofeina obkurcza naczynia krwionośne i zmniejsza opuchliznę i rozjaśnia cienie pod oczami, ale jakoś nie sądzę, żeby puder pod oczy miał takie działanie. On jest delikatnie beżowy, na skórze jest transparentny, nie powoduje efektu rozbielenia i nie zmienia koloru korektora. Kolejnym produktem jest konturówka do ust Pierre René Lip Matic w odcieniu numer 17. Ja bardzo lubię te konturówki. Mam je w kilku odcieniach i właśnie teraz dokupiłam sobie odcień numer 17. Często używam tych konturówek na całe usta jako pomadki i wtedy tylko nakładam na usta błyszczyk. Kupiłam również kolejne kępki z klawiera. Tym razem są to kępki 10 mm. Ja zwykle używam 12 mm, ale teraz sobie właśnie dokupiłam te 10 mm. No i myślę, że będę ich używała zamiennie. Na stronie Eveline kupiłam nowy puder Varieté. Jest to puder do utrwalania makijażu z dodatkiem lawendy i skwalanu. Jeszcze tego pudru nie używałam, więc nic Wam o nim nie powiem. Natomiast jestem bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądał. Kupiłam również dwa nowe odcienie tych róży do policzków z serii Wonder Match. Ich również nie używałam i też jestem bardzo ciekawa, jak te dwa odcienie będą wyglądały. Kupiłam również eyeliner Eveline Varieté i to jest ta wersja brązowa. Ja bardzo lubię ten czarny, więc jestem ciekawa, jak ten będzie wyglądał. Ostatnim produktem z Eveline jest błyszczący liner i ja go kupiłam w odcieniu numer 01. Również go nie używam, ale niedługo nagram test tych produktów. Następny mój zakup to jest rozświetlacz AA Wings of Color we współpracy z Magdaleną Pieczonką. Jest to nowość, kremowy rozświetlacz do twarzy i ciała. Także test tego produktu również znajdzie się na kanale. Kupiłam również taką kolorową paletę eyelinerów, które mają świecić w świetle UV. Ja już nagrałam film z takimi eyelinerami, ale z innej firmy. I teraz jestem bardzo ciekawa, jak te eyelinery będą wyglądały, no bo tamte były zdecydowanie droższe. Więc myślę, że test tych produktów, tych cieni również będzie na kanale. Ostatnim produktem kosmetycznym jest lakier hybrydowy z Indigo w odcieniu Macadamia. To jest taki bardzo intensywny róż. Zresztą widzieliście go już w filmie na przykład z makijażem Barbie. Ja najczęściej paznokcie robię u kosmetyczki, bo tak jest po prostu najszybciej, ale czasem również robię paznokcie w domu, ponieważ też skończyłam kosmetykę i nie mam z tym problemu. Oczywiście jak sama robię w domu, no to zdecydowanie dłużej to trwa, więc wolę iść do kosmetyczki. Ale mam dosyć sporą kolekcję lakierów hybrydowych, tylko że nie miałam właśnie takiego różu. Zwykle róże, które posiadam, to są takie pastelowe, delikatne, a ten jest dosyć intensywny i bardzo ładnie wygląda. I teraz będą akcesoria do makijażu. Kupiłam sobie gąbeczkę Boho Beauty we współpracy z Komunikatywnie. Ja mam już gąbeczki z Boho Beauty i bardzo je lubię. Bardzo często używam takiej beżowej gąbeczki, ale ona nie jest we współpracy z kimkolwiek. Ona jest bardzo mięciutka, więc jestem ciekawa, jak ta gąbeczka mi się sprawdzi. Kupiłam również nowe pędzelki z Glam Shopu. Te trzy były na promocji za 99 zł. W zasadzie miałam ochotę tylko na te dwa,
Natomiast ten w promocji wychodził za 18 zł, więc stwierdziłam, że okej, kupię w komplecie. Ja ich będę używała do takiego dziennego makijażu na szybko, jak będę chciała nałożyć kremowe produkty do konturowania. Ten pędzel jest raczej dedykowany do podkładu, natomiast ja nie nakładam podkładu pędzelkami. I chyba go będę używała jako pędzla do różu, do policzków, takiego kremowego. I to są numery, już Wam mówię. To jest najnowsza kolekcja ST5, ST4 i ST3. A ten pędzel wyszedł już troszkę wcześniej, ale ja jakoś go wcześniej nie kupowałam. I to jest T132. I pomysł mam taki, że również będę go używała do bronzera na przykład. Ale jeszcze się nad tym zastanowię, bo jeszcze nie wiem, do czego go będę używała. Mam ochotę również kupić taki sam, tylko malutki. O132, ale on na razie jest niedostępny. Kupiłam sobie również dwa pędzelki, które zgubił mi mój synek i w ogóle nie mam pojęcia, gdzie one są i nie mogę ich znaleźć. To jest pędzel, którym bardzo często nakładałam bazę pod cienie na powieki. I to jest pędzel Jessup, ale on nie ma żadnego numeru. Na szczęście udało mi się go znaleźć w całkiem dobrej cenie, więc kupiłam sobie na zapas dwie sztuki. Ostatni to jest pędzelek z Boho Beauty we współpracy ze Zmalowaną, to jest numer 114. Ja go bardzo lubiłam używać do pudru pod oczy i byłam strasznie zawiedziona, jak mój synek go zgubił, więc szukałam wszędzie w internecie, gdzie można go jeszcze dostać. Dostałam go na jednej stronie, natomiast nie polecam Wam totalnie tej strony, bo jest bardzo ciężki kontakt z nimi. Bardzo długo szła mi ta przesyłka, a kontakt z nimi był strasznie utrudniony. Dodzwonić się do nich kompletnie nie szło. Jak do nich dzwoniłam, to przysłali mi jakiegoś SMS-a anonimowego na zasadzie domyśl się, kto do ciebie pisze, że kiedyś ci tam go wyślemy. No a w podanym terminie w ogóle nie było żadnej informacji, co się dzieje. Wysyłałam do nich maila, bo już wiedziałam, że się nie dodzwonię. Więc mi po kilku dniach odpisywali na tego maila, ale na przykład pisałam do nich 11 sierpnia, gdzie jest moja przesyłka, gdzie zamówienie złożyłam 27 lipca. A oni mi odpisywali, że moja paczka do mnie przyjdzie maksymalnie do 4 sierpnia, a był już 11. Ostatecznie przyszła do mnie 17 sierpnia, więc bardzo się cieszę, że jednak do mnie dotarł ten pędzelek. Ja wiem, że z Boho Beauty ten numer 114 jest dostępny, no ale ten z kolekcji Zmalowanej ma taki bardzo ładny kolor, więc no, chciałam go mieć. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki film przypadł Wam do gustu. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy któryś z tych produktów jakoś szczególnie Wam się spodobał. No i czy któregoś z nich już używaliście? Jeśli tak, to jak Wam się sprawdzał? Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.